bardziej takim zawodnikom jak Morris, Jędrzejak, Woźniak czy Druszcz. No i tutaj zaskoczeniem, myślę, będzie, jeśli gospodarze w tym biegu swojej przewagi nie powiększą. Kacper Gomulski, który daje przykład waleczności, chce być tym alibi trenera Jacka Gajewskiego i na razie bardzo dobrze mu to wychodzi. Walczy fantastycznie, tak jak mówiliśmy w tym jednym z poprzednich występów, kiedy otworzył drogę do wyjścia na prowadzenie w tej walce w rezerwie taktycznej biegu numer 5, kiedy przeszkadzał skutecznie Janowskiemu i Wolfindenowi. Fantastycznie skorzystał z tego Chris Holder, a później jeszcze zdobył przynajmniej jeden punkt. Dowieść do mety Kacper Gomulski. 10. wyścig tego spotkania. No i zobaczymy, czy gospodarze osiągną po nim granicę już 40 punktów w tym spotkaniu. Taśma w górę i ruszył znakomicie Chris Holder, ale tym razem także Maciej Janowski z 4. pola startowego. Zablokowany i pada na tor Maciej Janowski. Bieg oczywiście zostaje w związku z tym przerwany. Już arbiter tej decyzji nie zmieni. No i zobaczymy, jak w tej chwili będzie tutaj osamotniony Damian Druszcz. Próbował coś zwojować w tym biegu, gdzie z kolei zdecydowanymi faworytami w rywalizacji z nim właśnie są Chris Holder i Kacper Gomulski. A to może, jak mówiliśmy, dać już zwycięstwo matematycznie praktycznie zawodnikom Getwell Toruń na 5 biegów przed zakończeniem tego spotkania. Tym razem Chris Holder tam dokonuje jakichś takich usypywań toru na pierwszym polu startowym, tam skąd przyjdzie mu za chwilę ruszyć do walki. Także Kacper Gomulski jeszcze pewne korekty wprowadza, natomiast siedzi spokojnie Damian Druszcz, jakby czekając na ścięcie, na wyrok. No ale być może jednak tutaj będzie w stanie coś jeszcze ugrać, pomieszać nieco szyki gospodarzom. Będzie miał po prawej ręce Kacpra Gomulskiego. Zobaczymy, jak wyjdzie mu moment startu do tego 10. biegu. Uwaga! Taśma w górę i ruszyli, ale zamknięty w kleszczach momentalnie zostaje Druszcz. No i szybko pozbawili go złudzeń żużlowcy Getwell Toruń. Oni w tej chwili są na takiej wycieczce, jadą obok siebie spokojnie, podziwiając uroki moto areny. Natomiast Druszcz zostaje coraz bardziej w tyle na prowadzeniu w tym 10. biegu. Chris Holder, ale bacznie obserwujący, gdzie też jego partner z tego biegu się znajduje. Teraz pozwolił Kacprowi Gomulskiemu zrównać się ze sobą. Jadą tutaj absolutnie pewni, spokojni, bez najmniejszego śladu zagrożenia, z ogromną łatwością ogrywając juniora drużyny gości Damiana Druszcza, który oczywiście próbował na starcie powalczyć, coś tam dla siebie uszknąć, ale ta sztuka mu się nie udała, więc Holder zmierza po kolejny komplet, tak jak Waculik, tak on również ma 3 kolejne zwycięstwa na swoim koncie. Kacper Gomulski natomiast ma kolejne 2 punkty, no a 1 punkt do